wielu pielgrzymów. Gorzej jest z turystami, z grupami, którzy chcą wpaść na chwilę i zwiedzać. Otóż to jest miejsce święte, sanktuarium, a nie obiekt turystyczny. Prosimy o... No o co? Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drogaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Co w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wszystkich uczestników szczególny wymiar pozostaje z szacunkiem Marek. Pracą dziennikarza przyjąć w lipcu do Torunia. O Panie nasze, orędowniczko nasze, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, Syna swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas w opieku oddalej. Bóg zapłać za modlitwą, modliwa się Maryję Wielocz. Bóg zapłać. Przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyne Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujący, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadzieje chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przemyśl nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módl się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego rodowieństwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modlił się Wojtek z parafii Księgi Różanej. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Dziękuję także Państwu za wspólną modlitwę za 3 minuty wiadomości.
Uwaga, młodzi Polacy mieszkający poza granicami kraju. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza na 2-tygodniowe warsztaty dla młodzieży od 16 roku życia. Obejmują one zagadnienia z zakresu języka polskiego, kultury, historii oraz mediów. Warsztaty odbędą się w Toruniu w terminie poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży, czyli od 3 do 17 lipca. Jeśli chcesz poprawić znajomość języka polskiego, lepiej rozumieć najnowszą historię Polski, poznać Polaków z innych stron świata, zapoznać się z pracą dziennikarza, przyjedź w lipcu do Torunia. W ramach 2-tygodniowych warsztatów proponujemy 40 godzin zajęć z języka polskiego, 10 godzin zajęć z historii Polski, 16 godzin warsztatów telewizyjno-radiowych, zwiedzanie Torunia, zwiedzanie telewizji Trwam oraz Radia Maryja, wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, wycieczkę do Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Zajęcia poprowadzą znani historycy, profesjonalni dziennikarze i doświadczeni lektorzy. Uczestnicy warsztatów mają zapewnioną opiekę wychowawcy. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16 roku życia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni www.wskim.edu.pl www.wskim.edu.pl oraz pod numerem telefonu 48 56 610 7200 48 56 610 7200. Nad warsztatami patronat medialny objęło Radio Maryja oraz Telewizja Trwam. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń, 3-17 lipca, warsztaty językowo-historyczno-kulturoznawczo-medialne. Zapraszamy. Jest 13. Tu Radio Maryja, czas na wiadomości. Spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych będzie okazją do rozmowy na temat światowego bezpieczeństwa i przyszłości NATO, powiedział Marek Makierowski. Szef prezydenckiego biura prasowego wskazał, że prezydenci Andrzej Duda i Barack Obama spotkają się podczas szczytu NATO w Warszawie. Odbędzie się od 8 do 9 lipca. O spotkaniu z polskim prezydentem poinformował Biały Dom. Marek Magierowski, dyrektor biura prasowego prezydenta, mówi, że prezydenci Polski i USA spotkają się na osobnej rozmowie. Rozmowie, która na pewno będzie dotyczyła przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa, głównie bezpieczeństwa naszego regionu, Europy Środkowo-Wschodniej, ale także oczywiście to, że są wybrali przywódcy dwóch ważnych państw NATO, partnerów, sojuszników, to będzie to także rozmawiające z każdej strony. Biały Dom poinformował, że oprócz uczestnictwa w szczycie NATO, prezydent Stanów Zjednoczonych podczas pobytu w Warszawie zamierza spotkać się też z szefami Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Również te spotkania mają być poświęcone m.in. walce z terroryzmem. W warszawskim szczycie NATO wezmą udział przywódcy państw i rządów 28 krajów członkowskich oraz państw partnerskich. Głównymi tematami szczytu mają być odpowiedź na zagrożenia ze wschodu i południa, w tym decyzje dotyczące zwiększenia obecności wojskowej na wschodnich obrzeżach sojuszu, a także dalsze rozszerzanie NATO. Już za niespełna godzinę mają zostać wznowione rozmowy dyrekcji Centrum Zdrowia Dziecka oraz strajkujących pielęgniarek. Wczoraj wieczorem rzecznik placówki poinformował, że udało się wypracować projekt porozumienia. Na razie jest to jedynie dokument wstępny, w którym strony wciąż mogą dokonać zmian.
Jednocześnie pielęgniarki kontynuują trwający od 2 tygodni protest od godziny przed resortem zdrowia. Manifestują pielęgniarki. Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, mówi, że w tym sporze racja leży po stronie pielęgniarek, których wynagrodzenia są zbyt niskie. Jak dodaje, dla uzdrowienia polskiej służby zdrowia konieczna jest systemowa reforma płac wszystkich pracowników. Zgodnie z ubolewam nad tym, że w tych ostatnich wypowiedziach zarówno pana ministra, jak i pani premier nie padają słowa na temat wynagrodzeń pozostałych pracowników. Mówienie tutaj na przykładzie protestów pielęgniarek, tylko i wyłącznie w sprawach pielęgniarek, no nakręci za pierwsze całą sprawę roszczeń i myślę, że to jest błąd. Trzeba było podjąć poważne rozmowy na temat wzrostu wynagrodzeń, o które Solidarność się upominała i nadal się upomina, a nie zasłaniać się rozporządzeniem ministra Wembali, które jest rozporządzeniem złym, rozporządzeniem wadliwym prawnie, rozporządzeniem, które przyniosło więcej rozczarowania niż korzyści, również samym pielęgniarkom. Wczoraj dyrekcja centrum poinformowała o zamknięciu 4 oddziałów i oddelegowaniu ich pracowników do innych klinik, aby tam mogli zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. Informację o sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka ma przedstawić na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu premier Beata Szydło. W Sejmie trwa konferencja pod tytułem Funkcjonariusze Policji Państwowej, Cichociemni Żołnierze AK. Komenda Główna Policji zorganizowała ją w ramach przypadającego w tym roku Roku Cichociemnych. Uczestniczy w niej m.in. szef oboru, dronu, a także przedstawiciele rządu i licznie przybyli z kraju funkcjonariusze policji. List do uczestników konferencji skierował marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Odczytał go Ryszard Terlecki, wicemarszałek Izby. Braterstwo i odwaga cichociemnych, ale również ich determinacja w walce o wolną, niepodległą ojczyznę sprawiły, że przez wiele lat władze komunistyczne próbowały wykreślić ich zasługi z kart historii. Jednak w ludzkich umysłach i sercach pozostawały wciąż żywe wspomnienia o tych wyjątkowych ludziach. Dzisiejsza konferencja stanowi dowód na to, że ich poświęcenie, wierność ideałom patriotyzmu i męstwa stały się niezbywalną częścią naszego wielkiego historycznego dziedzictwa. Przekonany, że spotkanie poświęcone pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej w szeregach cichociemnych będzie miało dla wszystkich uczestników szczególny wymiar, pozostaje z szacunkiem Marek Kuchciński, marszałek Sejmu. Z kolei wicerzef MSWiA Jarosław Zieliński mówił, że rząd stawia przede wszystkim na etos służby policyjnej i państwowej. Elementem tego etosu, niezbywalnym, podstawą można by rzec, jest patriotyzm. To by trudno wyobrazić dobrą służbę państwu, formacji mundurowej bez umiłowania ojczyzny, bez oddania tej ojczyźnie, a tego oddania, tego patriotyzmu, tej miłości do Polski uczy historia, uczy poświęcenie naszych, waszych, szanowni funkcjonariusze, w klasie 9 policjantów cichociemnych przodków. Także warto o tym pamiętać, warto w ten kontekst wpisywać również tę dzisiejszą konferencję i tę wystawę. Są wzory dobre, są przykłady do naśladowania. Oczywiście czasy były dramatyczne, tragiczne. Bogu Najwyższemu dzięki, dzisiaj jest łatwiej dawać świadectwo, bo jest czas pokoju mimo różnych zagrożeń, a wtedy trzeba było poświęcić największą wartość, jaką ma każdy z nas, czyli życie. Cichociemni byli ochotnikami szkolonymi na potrzeby działań specjalnych i dywersji na terenie okupowanej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1941-44. Pierwszy zrzut odbył się w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Sąd w Stambule zarządził ograniczoną blokadę informacyjną w sprawie zamachu bombowego w tym mieście. Władze tureckie poinformowały, że powodem są względy bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego. W porannym ataku w centrum Stambułu zginęło 11 osób, a 36 zostało rannych. Bomba została zdalnie zdetonowana w chwili, gdy obok wyładowanego materiałami wybuchowymi pojazdu przejeżdżał policyjny autobus. Dotychczas nikt nie przyznał się do zamachu. Polskie MSZ podało, że na razie brak informacji, by wśród rannych i ofiar śmiertelnych byli obywatele naszego kraju. Włoskie Ministerstwo Oświaty zapowiedziało zniesienie zakazu korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych na lekcjach. Obowiązuje ono od 9 lat. Obecnie uznano, że przepis ten jest anachroniczny. Wiceminister oświaty oświadczył, że dalsze utrzymywanie zakazu byłoby przejawem niechęci wobec informatyzacji i postępu technologii. Podkreślił, że już wkrótce wszystkie szkoły we Włoszech będą miały dostęp do internetu. Na cyfryzację oświaty włoski rząd ma według zapowiedzi wyasygnować 1 miliard euro do 2020 roku. W
kraju zachmurzenie małe, na wschodzie i południu umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni na wschodzie do 22-23 na zachodzie kraju. Jedynie na wschodnim wybrzeżu i na Podhalu od 16 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z przewagą wschodniego, na północy północny. Na barometrach w Warszawie 1013 hektopaskali. Ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości z Radiu Maryja. Podejmiemy temat dobra komunikacja w małżeństwie, podstawą szczęścia całej rodziny. W programie udział wezmą redaktorzy kwartalnika Zbliżenia, państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Początek rozmów w Radiu Maryja w telewizji trwam o godzinie 18.15. Z naszymi gośćmi spotkamy się również w radiowej audycji dla małżonków i rodziców o 21.30. Temat tego spotkania: jak mieć udane małżeństwo. Serdecznie zapraszamy. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Oddziały na kłódkę. Centrum Zdrowia Dziecka zamyka 4 oddziały. Strajk wciąż trwa. Jego ofiarami są chore dzieci. Przeczytaj, co przeżywają wraz z rodzicami. Bliżej beatyfikacji. Na beatyfikację księdza Piotra Skargi Polacy czekają już kilkaset lat. Jeszcze w tym miesiącu zakończy się etap diecezjalny. Czytam w naszym dzienniku. Honory dla adwokata Polski. 95-letni więzień KL Auschwitz Karol Tendera został odznaczony przez ministra spraw zagranicznych za walkę z zachodnimi mediami używającymi zwrotu polskie obozy śmierci. Bliżej ludzi. Koniec wiatrakowego Eldorado. Czy nowa ustawa o inwestycjach wiatrowych ukróci lokalizowanie wiatraków, gdzie popadnie, byle jak i jak najszybciej? Z cyklu Fatima odrabiajmy lekcje Anioła Pokoju. Jak modlitwa Anioła Pokoju może przemienić nas i świat, opisuje w naszym dzienniku ojciec Leonard Głowacki. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Przyjaciele, kochana rodzina Radia Maryja. Już w lipcu nasza coroczna pielgrzymka do umiłowanej naszej Pani Matki i Królowej. Zapraszamy. Spieszmy się, czasu jest mało. Organizujemy się w każdej miejscowości przysiłku wiosce. Prosimy duszpasterzy, przyjaciół w każdej parafii. Na niedzielę 3 lipca Polonia za wielką wodą do Częstochowy amerykańskiej w Dailestown w Pensylwanii z księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem. W niedzielę 10 lipca na Jasną Górę Zwycięstwa w Polsce. Rozpoczynamy już w sobotę o godzinie 18 z księdzem biskupem Ignacym Decem. Już 25 lat Radia Maryja i 25 raz nasza wielka pielgrzymka. Tym razem pod hasłem Gdzie chrzest, tam nadzieja. W niedzielę będzie nam przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Godzina 11, uroczysta msza święta. Rozpoczynamy jednak już o godzinie 8 rano. Warto być już dużo wcześniej. Przychodzimy do Matki Najświętszej w szczególnym roku łaski, 1050 lat od chrztu Polski, w roku miłosierdzia, 25 lat Radia Maryja, Światowe Dni Młodzieży, ale jest to też szczególny czas dla naszej ojczyzny. Widzimy, jak wrogie siły Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie usiłują nas skłócić, usniecić nienawiść w narodzie, zniszczyć to, co z trudem buduje się w naszej ojczyźnie. Robią to może nie wiedzący, jak szkodzą, ale wykorzystują to siły międzynarodowe i chyba wspierają.
Wszystkich kochających Pana Boga i Ojczyznę prosimy o gorącą modlitwę za cały nasz naród, o żywą wiarę, mądrość i prawe sumienia, o wzajemne poszanowanie i miłość, o to, abyśmy nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy, jak mówił do nas święty Jan Paweł II. Organizujmy się teraz już bardzo szybko, czasu jest niewiele. Potrzeba modlitewnego szturmu u tej, która jest dana ku obronie naszego narodu. Trzeba obronić nasz naród i ojczyznę. Polsko, świętego Jana Pawła II, z miast, wiosek, przysiółków, wszyscy podobni do ewangelicznego siewcy, nie zostajcie w domu 10 lipca. Wszyscy, tym razem, wszyscy idziemy do naszej matki. Serdecznie dziękujemy za pomoc Radiu Maria i Telewizji Trwam w dalszym budowaniu sanktuarium świętego Jana Pawła II. Pierwsze to jednak modlitwa, o którą prosimy, o potrzebne nam łaski, o dary Ducha Świętego w tym Bożym posługiwaniu. Drugie, modlitwa o kapłanów, siostry i świeckich, gorliwych, Bożych do tych dzieł. Jest nas o wiele za mało. Trzecie, prosimy o pomoc w utrzymaniu Radia Maria i Telewizji Trwam. Nikt nam nie pomaga. Propagandziści, nieżyczliwi oczywiście nam, podawali w mediach, że finansuje nas raz po raz rząd PiS. To jest kłamstwo. Pomagają nam tylko, jak zawsze, chętni słuchacze i telewidzowie. Nie jest łatwo. W maju na przykład przyszło o wiele mniej ofiar na te dzieła, niż ich utrzymanie. Na telewizję nawet nie przyszła połowa tego, co potrzeba na utrzymanie w maju. Prosimy o stałą pamięć i systematyczną pomoc. Czwarte, służymy Panu Bogu. On nie zostawił nas sami na tej ziemi. Z miłości ku nam dał swego Syna. Ba, pozostał wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Zapraszamy przyjaciół do apostolatu i wielu, zwłaszcza młodzież, adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Pomocą do tego są pięknie wydane nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Te książeczki są prezentem od Radia Maria dla młodzieży. Nie wolno ich sprzedawać, ale sprezentować tylko chętnej młodzieży, czy pragnących być pośrednikami. Przekazaniu tego prezentu dla młodzieży proszę o zwracanie się do ojca Mariana Sojki w Radiu Maria w Toruniu. Nie mam już 15 po godzinie 13. Zapraszamy do Radiu Maria na audycję. Drodzy Państwo, naszą audycję rozpoczynamy od rozmowy z panem profesorem, socjologiem z UMK w Toruniu, a także teraz obecnie doradcą prezydenta RP, pana Andrzeja Dudy,
pan profesor Andrzej Zybertowicz, zeszły gościem. Witamy serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, uśmiecham się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Kłaniamy się, dziękujemy za uśmiech. Panie profesorze, taką rozmowę chciałem z panem przeprowadzić po tym właśnie 4 czerwca, minęły 3 dni i pewne refleksje się nam tutaj układają, albo może i bardziej pewne też jakieś zdziwienie, że jakiś wielki szum wokół tego dnia, czemu Polacy nie świętują przez to święto demokracji, tak jak kiedyś namawiano wszystkich, żeby świętować na przykład 22 lipca, prawda? Domagano się tego, by to było święto tak na siłę przeżywane. Jak to jest? Czemu są tacy, którym tak mocno zależy, żeby tę datę 89 rok i 4 czerwca podkreślać mocno? Jako socjolog, jak pan uważa, też jako... Gdybym chciał powiedzieć najkrócej, to bym powiedział, bo są tacy, którzy mają interesy, że Polacy tę wolność traktowali jako całą wolność. Myślę, że dobrze, że mówimy ci, że mimo z 4 czerwca, bo bardzo dużo jest mniej dystans do pewnych spraw, ale ja chciałbym naszym słuchaczom zaproponować jeszcze szersze spojrzenie. Bo 4 czerwca to jest rocznica ważnego wydarzenia w historii Polski, które oczywiście przez badaczy historyków nie będzie lekceważone. Wyborów roku 1989, ale te wybory zamknęły pewien ważny okres w historii Polski w życiu wielu słuchaczy, także w moim życiu, który zaczął się w roku 1944. Ja chciałbym zaproponować radiosłuchaczom takie oto spojrzenie z odtwarka. Spójrzmy na spory o sposobach świętowania lub nie 4 czerwca. Spójrzmy na spory toczące się we współczesnej Polsce, a w demokracji wszędzie się toczą spory. Spójrzmy na konflikty wokół Trybunału Konstytucyjnego. Spójrzmy na projekty reform prawa i sprawiedliwości. Nie tylko 500+, nie tylko Mieszkanie+, ale na wiele innych reform. Spójrzmy na zachowanie obecnej opozycji parlamentarnej. Spójrzmy wreszcie na Komitet Obrony Demokracji z tej szerokiej perspektywy dziejów Polski w ostatnich 72 latach. I co wtedy, jeśli tak byśmy zauważyli? Otóż najpierw dokonam pewnego zapożyczenia za spostrzeżeniem jednego z użytkowników Twittera, który umieścił zdjęcie osób manifestujących 4 czerwca w Warszawie i na tym zdjęciu było wielu polityków SLD i w ogóle środowisk lewicowych. Szczegóły oferty w salonach. Nie postacie, które szły ręka w rękę, razem występowały, to jest dwóch dużych prezydentów Polski. Ojca Komorowski i najmłodszy kolega w tej kadencji, Aleksander Kwaśniewski. Ten komentator z Twittera napisał: 4 czerwca 1989 roku obaliliśmy podobno komunizm, a teraz byli komuniści zachęcają nas, żeby to świętować. Aha, dodał. Zastanówmy się, na czym polegało to obalenie, rzekome obalenie komunizmu, skoro dzisiaj w pierwszym szeregu manifestacji mającej uczcić to obalenie znajdujemy wielu komunistów, wielu działaczy SSR-u, a potem rozmaitych ugrupowań zaprzyjaźnionych z SLD. Wydaje się, że to było ważne wydarzenie, ale ono zapoczątkowało pewną fazę wolności niepełne. I te manifestacje, które teraz się dzieją, one mogą być wyjaśnione jako protest tych, którzy uświadomili sobie, że oni jako korzystający z tej niepełnej wolności w pierwszej kolejności są teraz osuwani do drugiego szeregu prawdziwym wyborczym. To spójrzmy, jak wyglądają dzieje Polski w ostatnich 70 latach, tak krótko, syntetycznie, z lotów danych. Otóż w 1944 roku rządy w Polsce z ramienia Moskwy dzięki obecności Armii Czerwonej na naszych ziemiach obejmują namiestnicy. Polscy lub nie całkiem polscy komuniści, albo oddelegowani do pola, do Polski, Rosjanie mający zarządzać naszym krajem.
co się dzieje po 45 latach panowania? Komunizm nie jest opanowany. Komunizm nie pęka sam siebie. Następuje demontaż kontrolowany tego systemu, w ramach którego to demontażu mamy do czynienia z taką odgórną, kontrolowaną rewolucją. Komuniści dzielą się władzą, w sporej mierze dzielą się władzą ze swoimi własnymi agentami, czego oczywiście najlepszym, ale nie jedynym przykładem jest Lech Wałęsa. A oni sami przepostarzają się. Jedni idą do biznesu, inni występują jako dysydenci, którzy walczyli częściowo z PRL-em w latach 60. 70. Wśród nich byli ludzie, którzy naprawdę do tej wierzy dzielnie walczyli, ale wielu z tych było także, którzy od roku 89 zabrali się za to, żeby kreatywnie robić Polakom wodę z mózgu, żebyśmy nie poznali prawdy o mechanizmach funkcjonowania PRL-u, o tym, co było państwo policyjne, aerodromne, i żebyśmy nie poznali prawdy o tym, jak połowiczna wolność i demokracja nasza była po roku 89. Żebyśmy nie poznali prawdy o tym, jak w patologiczny sposób rodził się w Polsce kapitalizm, że w pierwszej kolejności uwłaszczali się ludzie często powiązani z tajnymi służbami PRL-u, żebyśmy nie wiedzieli w latach 70. i 2000. tego, co od kilku lat każdy niebojący się więcej może wiedzieć, mianowicie, że kluczowy wpływ na funkcjonowanie systemu politycznego i medialnego w CCRP miało środowisko tzw. resortem dzieci. I to otóż zatem mamy do czynienia z tym efektem przepostarzenia, przekształcenia interesów i ideologii środowisk, które swoją elitarną pozycję w PRL zawdzięczały nie własnym osiągnięciom, pracowitości, sukcesom, tylko moskiewskiemu nadaniu, służbie wobec Moskwy. Dzisiaj ludzie, którzy są kontynuacją tych środowisk, występują w pierwszym szeregu pochodu Komitetu Obrony Demokracji i mówią z pretensjami do środowisk patriotycznych, dlaczego tak samo entuzjastycznie jak oni nie obchodzimy 4 lutego. Czerwca to był ważny element, 4 czerwca to było istotne poszerzenie wolności w Polsce, ale to nie było zbudowanie systemu, w którym mogliśmy swobodnie poznać całą prawdę o tym, co się dzieje w naszym kraju. No tak, ale panie profesorze, taką narrację się stwarza, bo tych trzech panów się pokazuje. Ktoś jeszcze mówił, że brakuje jeszcze Jaruzelskiego, no ale wiadomo, już jest poza tym światem. I mamy tak, jest pan prezydent Wałęsa, Komorowski, Kwaśniewski i no, media publiczne tego już nie mówią teraz, ale inne media, prawda, które są przyjazne tej części, prawda, opozycji, że łączy nas Polska, łączy ich Polska. Czyli automatycznie można powiedzieć, to jakby no, ten nasz prezydent obecny jest poza Polską, tak? Bo skoro tych panów łączy Polska, to co łączy pozostałych. No, więc... Ja myślę, że gdy oni mówią, łączy nas Polska, gdy oni niosą flagi biało-czerwone, gdy mówią o sobie my naród na jednej z poprzednich manifestacji, to dowodzi, że obóz patriotyczny, którego jednym z filarów jest Radio Maryja, odniósł sukces. Dlaczego? Bo potrafiliśmy oczyścić świadomość sporej części młodzieży z kosmopolitycznych postur i pokazać, że Polska jest wartością, którą w nowoczesnym świecie warto pielęgnować. I oni musieli sięgnąć po nasze hasło, po naszą narrację, żeby uzyskać rezonans społeczny. Takiego fragmentu z dzisiejszej konferencji prasowej, na której politycy PiS, w tym wiceminister finansów Marian Banaś, zapewniali, że reforma skarbówki, którą planuje, czyli powstanie Krajowej Administracji Skarbowej, która ma połączyć administrację podatkową, kontrolę skarbową i służbę celną, nie oznacza zwolnień. Co więcej, nawet obiecują wam,
pracownikom podwyżki. Celem jej jest konsolidacja, tak żeby lepiej na przykład ściągany był podatek VAT i też reorganizacja, bo panuje chaos. I reporterka Radia Tok FM Karolina Lewicka pytała wiceministra Mariana Banasia, wiceministra finansów na tym dzisiejszym briefingu, skąd zatem są protesty celników i to jest fragment jego wypowiedzi. Protesty wynikają z pewnych zaszłości, które nie zostały uregulowane jeszcze w poprzednich 8 latach. Wynikają między innymi z tego, że niektórzy związkowcy niestety myślą tylko o swoich sprawach. Tymczasem my jako rząd odpowiadamy za wszystkie grupy zawodowe. Nie może być tak, aby jedna tylko grupa mogła być tutaj uprzywilejowana. Myślę, że rozmowy, które toczymy, większość pracowników i w służbie celnej i skarb rozumie dokładnie nasze cele i absolutnie tutaj jesteśmy przekonani, że uzyskamy poparcie. Nie będzie żadnej redukcji zatrudnienia. Przygotowaliśmy tak projekt ustawy, aby każdy z pracowników miał ofertę i mógł kontynuować swoją pracę jako funkcjonariusz lub też jako członek służby cywilnej. To był wiceminister finansów Marian Banaś. My, przypomnę Państwu, jesteśmy połączeni z Michałem Dąbrowskim ze Związku Zawodowego Celnicy.pl. To zatem do Pana pytanie, skąd te protesty, strajk włoski, pikiety i planowana jutro właśnie protest, manifestacja, pikieta od parlamentu w Warszawie pod Pałac Prezydencki, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Związkowcy zamierzają iść. To o co Wam chodzi, mówiąc kolokwialnie? Na początek chciałem stwierdzić, że pan minister Banaś, bardzo się cieszę, że po raz pierwszy zapewnił to, że wszyscy funkcjonariusze, którzy pracują w pewnej służbie celnej, otrzymają angaże do tej nowej służby celno-skarbowej. Uważamy, że to już jest jakby pierwsze nasze zbliżenie stanowiska, bo jeszcze niedawno byliśmy zapewniani, że tych funkcjonariuszy ma być 6-7 tysięcy, a funkcjonariuszy służby celnej właśnie 14 tysięcy, więc jakby połowa miała być rozmundurowana, chyba że nadal jest jakiś inny pomysł na te 6-7 tysięcy funkcjonariuszy, o których tutaj nie mówiliśmy. Skąd te protesty? Przerwę na chwilę, bo jeszcze dodam, że minister finansów Paweł Szałamacha wcześniej mówił, że może dojść do, nie wykluczył zwolnienia 3-4% pracowników. No tak, to słyszeliśmy w Gdyni w poprzednim jeszcze tygodniu, że 3-4 tysiące, 3-4% ma zostać zwolniony. Dzisiaj mamy jakby zapewnienie, że wszyscy zostaną na swoich stanowiskach pracy. Dostaną ofertę pracy jako. Ofertę, tak. To jest jakby cały nasz protest w szczegółach, bo pan minister powiedział, że jakby musi dbać o wszystkich i jakby nie chce, żeby nasza grupa była uprzywilejowana. Ja bym chciał przypomnieć, że służba celna jest jedyną służbą mundurową, która nie ma uprawnień emerytalnych, nie pracujemy i jesteśmy ubezpieczeni w ZUS-ie, co wiem, do 67 lat. I no nie widzę tutaj jakby jakiegoś szczególnego uprzywilejowania dla funkcjonariuszy służby celnej w stosunku do Straży Granicznej czy Policji, a przecież jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że celnicy wykonują zadania o charakterze policyjnym, bezpieczeństwo publiczne, dlatego też powinni mieć uprawnienia na różnych tymi służbami. Czyli Państwo domagacie, znaczy obawiacie się, że ta reforma powstanie Krajowej Administracji Skarbowej, która połączy te urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej i waszą służbę celną, że ona będzie oznaczać stratę miejsc pracy i przeciwko temu, jak rozumiem, protestujecie, ale rozumiem, że macie jeszcze dodatkowe postulaty z tego, co pan mówi, czy utrzymanie status quo, to jest do czego się domagacie? Znaczy nie, no my oczywiście uważamy, że my chcemy reformować służbę celną i tak jak pan minister powiedział, niektóre rzeczy wynikały z zeszłości. I rzeczywiście przez ostatnie kilka lat te problemy zostały rozwiązane i zostały przeniesione dla nowego rządu jakby w spadku, no ale pan minister też powinien wiedzieć o tym, że służba celna nie chce jakby stracić swojej podmiotowości.
nie chcemy być wrzuceni do skarbówki jako urzędnicy, jeżeli mamy jakby zapewnienie obecnie, że jesteśmy funkcjonariuszami służby mundurowej. Każdy wie, że status funkcjonariusza jest zupełnie inny niż urzędnika państwowego i nasz protest jest taki stosunkowo. Chcemy jakby pokazać, że na granicach państw powinni być funkcjonariusze, którzy mają te same uprawnienia, to Straż Graniczna czy Policja. Rozumiem też, że czytam w Gazecie Wyborczej przedstawicieli związków zawodowych, między innymi pracowników egzekucji, administracji, NSZ Solidarność Pracowników Skarbowych, Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP. Oni wszyscy mówią też o takim niepokoju związanym z tą reformą, czyli nie do końca rozumiem, jest dla was jasne, co ona oznacza. Moim zdaniem teraz mamy jakby termin, że to już ma wejść od 1 stycznia, teraz mamy czerwiec i tak naprawdę my tych projektów nie znamy, one są jakby ciągle zmieniane, nie ma nawet takich dyskusji z tą stroną związkową. Miało to być przygotowane jako projekt rządowy, teraz dowiadujemy się, że na tym posiedzeniu Sejmu ma to być projekt poselski i tak naprawdę te konsultacje ze stroną związkową są jakby takie bardzo ograniczone, no nie wiem dlaczego. Nikt nie chce wysłuchać naszych postulatów. My jesteśmy kilkanaście lat i znamy bolączki i chcielibyśmy je przekazać do ministerstwa. Mieliśmy nadzieję na taką rozmowę. Chcielibyśmy, żeby dla ministerstwa zależało, żeby nasza służba celna była coraz silniejsza, a nie tylko tak jakby pokątnie szybko reformowana. Nie wiem, czy jest jakaś odpowiedź na te postulaty, które pan przed chwilą przedstawił. Domniemuję, że nie, i stąd jutro inicjatywa zorganizowania pikiety w Warszawie i tego marszu sprzed parlamentu do prezydenta. Ale chciałam zapytać o inne formy protestu. To znaczy, czy ma miejsce strajk włoski, czy nie? Pytam dlatego, że na stronie Ministerstwa Finansów czytam, że to spowolnienie, które jest na granicach, wynika z tego, że służba celna przed szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży wzmocniła kontrolę na granicach, w związku z tym może nastąpić wydłużenie czasu odprawy. Jest strajk włoski, czy nie ma? Generalnie trudno mówić o strajku włoskim jako takim. No oczywiście jest to polecenie szefa służby celnej. Takie polecenie również wydali poszczególni dyrektorzy celnych i kierownicy oddziałów celnych granicznych. I rzeczywiście taka zaostrzona kontrola ma miejsce i funkcjonariusze ją powinni wykonywać. Wiadomo, że funkcjonariusze zgodnie z zapisami ustawy nie mogą strajkować i takim strajku nie możemy mówić. No niestety. Czyli to nie jest to spowolnienie na granicach, te dokładniejsze kontrole, to nie jest wynik akcji protestacyjnej, nie jest efekt akcji protestacyjnej, ale efekt większego alarmu przed szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży. To jedno, ale drugi to też jest efekt takiego bardzo dużego napięcia wśród funkcjonariuszy, którzy podejmują także różne oddolne inicjatywy. Jedna osoba rozpoczęła głodówko, dwie osoby biegną z Katowic do Warszawy, jakby też protesty przeciwko likwidacji służby celnej. Masę takich oddolnych inicjatyw, typu na przykład wychodzenia z urząd i fotografowania się. No, po prostu funkcjonariusze boją się o to, że za jakiś czas nie będą funkcjonariuszami, że ta służba celna, która przez wiele lat funkcjonowała, ma być w nowej formie i nie wiedzą, czy oni się odnajdą w tym nowym podmiocie, a też nie chcą jakby chcą pokazać, że no, taka reforma być może bez konsultacji ze środowiskiem zawodowym nie jest najlepszym rozwiązaniem. Michał Dąbrowski ze Związku Zawodowego Celnicy.pl. Państwa, moim gościem telefonicznym, jutro pikieta Marsz Celników w Warszawie. Informacja. Święto podgląd. Salon Radia Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Wtorek. Daniel Bassen. Zapraszam dzisiaj po godzinie 20:00, a wraz ze mną moi goście. Salon Radia Tok FM. Reklama.
Radio Conchita. Super Brands. Wyłaniamy marki najchętniej polecane przez Polaków. Co roku bierzemy pod lupę ponad 2000 marek.